Słuchajcie, moi drodzy, nadszedł ten dzień, w którym zamierzamy zmierzyć się z najcięższymi hajkami w Glacier National Park. Wstaliśmy z samego rana. Nie zmyślam, tak było. Nie no, słuchajcie, generalnie temat jest taki, że Datanowi padł telefon, ja nie nastawiałem budzika, no i efekt jest taki, że obudziliśmy się o 10, czyli w ogóle nie ma co myśleć o tych trasach, które chcieliśmy robić dzisiaj, ale ten park jest duży i znajdziemy sobie jakieś inne trasy. Ale najpierw... kawa. Tutaj mamy jeziorko. Ludzie sobie na kajaczkach pływają. A tam w ogóle ktoś sobie pływa na tym stand-up paddleboardzie z psem. Muszę kiedyś spróbować się tym przepłynąć. Ale zobaczcie, dzisiaj znowu jest kiepska widoczność. Nawet nie wiem, czy nie jest gorsza niż wczoraj. Co jest ciekawe, w tym parku naprawdę nie ma tłumu ludzi, bo nawet jak tutaj sobie możecie zobaczyć, jest stosunkowo sporo miejsc na parkingu, nie ma zbyt wiele fur. I rozkminiliśmy, że to jest dlatego, że oni wprowadzili te 200 biletów dziennie, odstraszając tym prawdopodobnie wielu Amerykanów przed przyjazdem. Dlatego, że jak się czyta na pierwszy rzut oka, to wygląda tak, że można wjechać tylko od 6 rano do godziny 17 i trzeba brać udział w losowaniu tych biletów. Ale tak naprawdę, jak się człowiek nad tym dłużej zastanowi, to chodzi o to, że tylko w tych godzinach obowiązują bilety, a poza tymi godzinami można wjeżdżać bez biletów. Więc celowo czy niecelowo, na pewno zmniejszyli ilość osób, która tutaj w tym roku przyjeżdża. No i w sumie dla nas spoko. Tak sobie kminimy, że może to ma jakiś związek z tymi pożarami, co są w Kanadzie. I to jest po prostu smog z tych pożarów, no bo nie wiem, jakie inne mogą być wytłumaczenia, ale widoczki piękne. Jeżeli wydaje wam się, moi drodzy, że widzieliście już gdzieś wcześniej te widoki, a konkretniej to w poprzednim vlogu, to dobrze wam się wydaje, ponieważ znowu jedziemy na ten sam parking, a za chwilę wam wyjaśnię dlaczego. Udało nam się dosyć szybko znaleźć miejsce parkingowe, no i ten właśnie przygotowuje śniadanko. Zobaczcie, to jest ten sam samochód Express 250 czy tam 2500. W Stanach jest tak, że chyba nie trzeba za dużo papierkologii, żeby móc sobie przerobić dach. Z tego co słyszałem, to w Polsce, żeby sobie dodać, po prostu wyciąć dach i dodać coś takiego, to trzeba przechodzić jakieś mnóstwo, wiecie, atestów i tak dalej. Tutaj chyba tak nie jest. To bo zależy w jakim stanie. A, okej. Okay. No, czyli zależy jeszcze w jakim stanie. Ale zobaczcie, tutaj już taki mało atrakcyjny kamperwanik, a tutaj już dużo fajniej. Jeżeli chodzi o plan na dzisiaj, to wczoraj zrobiliśmy o tą traskę, tak, i sobie tutaj kawałek poszliśmy i się cofnęliśmy. Natomiast dzisiaj chcemy strzelić stąd, zrobić cały Highline Trail, dojść tutaj i później zejść tutaj i prawdopodobnie autostopem spróbować dojechać z powrotem tutaj po samochód. Na śniadanko wjeżdżają amerykańskie naleśniczki by Mr. Nathan, oczywiście z syropikiem klonowym. Dobra, mamy mapkę. Czas goni, panowie. Kowalski, zaproponujcie jakąś strategię. Więc ruszamy stąd, przechodzimy przez ten Haystack Battle i plan jest taki, żeby dostać się tutaj. Ależ to jest genialne! Pierwsze minuty trasy mają naprawdę ładne widoczki. Trasa idzie teraz tutaj właśnie taką wąską ścieżką. Jak ktoś potrzebuje, to może... jak ktoś potrzebuje, to może się złapać. No i teraz 20 km przed nami, moi drodzy. Wow, ale wieje. Za pierwszym razem, jak przejeżdżaliśmy obok tego, to mi się wydawało, że to jest po prostu skała innego koloru. Ale dzisiaj zwróciłem uwagę, że to jest po prostu bryła lodu. Tam widzicie, ludzie sobie robią zdjęcie w środku, bo tam się taki łuk wytworzył, wygląda jak jakieś wejście. Niesamowite, że to się nadal tutaj trzyma. Dzisiaj na przykład, moi drodzy, temperatura ma wynosić 33 stopnie Celsjusza. Sorry. Siema, mordeczko. Oj, nie chciałem cię przestraszyć, przepraszam. Generalnie to mógłbym przekozaczyć, że mam buty goreteksowe i żadne strumyki do kostek nie są mi straszne, ale moi drodzy, jak byłem na Araracie,
to sobie wbiłem raczek z prawego buta tutaj i już niestety pożegnałem się z wodoodpornością tych butów. Ale miałem wtedy też dużo szczęścia, dosłownie pół centymetra w lewo i bym sobie na szczycie Araratu przebił palca raczkiem. A to już by było problematyczne, bo to zejście i tak było hardkorowe. I nadal uważam, że to był jeden, w sumie chyba najcięższy dzień mojego życia. Więc z rozwalonym palcem byłoby jeszcze ciężej. Postanowiliśmy, że będziemy sobie szli trybem 30 minut marszu, 5 minut przerwy. Złapaliśmy kawałek cienia. Więc mamy 2-3 minuty przerwy. Widoczki z kilometra na kilometr coraz lepsze. Zobaczcie, jakie te samochody się wydają małe stąd. Zrobiliśmy sobie chwilę przerwy. Wiecie, o czym myślę, bo wyprzedzaliśmy mnóstwo osób szło z naprzeciwka i tak dalej, i wiecie, każdy uśmiechnięty, zadowolony. I tak mi się przypomniało, że po tych dwóch moich pobytach w Stanach Zjednoczonych, jak wracałem do Polski, to miałem przez kilka tygodni jeszcze taką fazę, że uśmiechałem się do ludzi na ulicach, że jak ktoś kichnął w autobusie, to się mówiło na zdrowie, czy się coś tam zagadywało do przypadkowych ludzi. I pamiętam, że bardzo często spotykałem się właśnie z takimi dziwnymi reakcjami. I tutaj mam wrażenie, że jest tak, że niezależnie czy się uśmiechniesz do młodej osoby, do starej, do brzydkiej, do najładniejszej na świecie, to zawsze jest jakaś ta interakcja, zawsze jest ten uśmiech, odpowiedzenie, chociaż co tam, jak tam i w ogóle. I przypomniało mi się, jak właśnie wróciłem do Polski pod koniec października, czy tam w listopadzie w 2017 roku i był jakiś taki troszeczkę pochmurny wieczór, trochę deszcz padał i tak dalej i stałem na przystanku i na przystanku oprócz mnie stała tylko jeszcze jedna dziewczyna i jakoś tak było, że się złapaliśmy wzrokiem. Ona się spojrzała na mnie, ja się spojrzałem na nią i ja po prostu się do niej uśmiechnąłem, zadowolony, po prostu się uśmiechnąłem, nie chciałem nic więcej z nią gadać, tylko najzwyczajniej w świecie się uśmiechnąłem, a ona się na mnie spojrzała i zrobiła takie... I wiecie co? Nigdzie na świecie mi się tak nie zdarzyło, tylko właśnie w Polsce. Bo nawet jak właśnie gdzieś podróżowałem po Turcji czy po Meksyku, to jak nawet idę jakąś ciemną ulicą i widzę jakaś zakapiora z naprzeciwka i się łapiemy wzrokiem, no to ja zawsze powiedziałem ola, merhaba, czy cokolwiek. I zawsze się uśmiechali i było wszystko spoko. A tylko w Polsce zdarzyło mi się kilka razy w życiu tak, że się właśnie uśmiechnąłem do jakiejś dziewczyny, a ona zrobiła takie... Jak ty w ogóle śmiesz się na mnie patrzeć i uśmiechać, człowieku? Nie wiem, czy macie podobne doświadczenia, ale ja autentycznie tylko w Polsce miałem takie akcje. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak mi się zdarzyło. No może miałem pecha po prostu. A właśnie, jeszcze tak kończąc ten temat, to ja też mam właśnie tak, że po tych pobytach zagranicznych, jak przyjeżdżam do Polski, to tam po tych kilku tygodniach ja już wracam do tego naszego typowego polskiego Polish face. I to nie jest to, że ja w tym momencie próbuję jakoś obrażać nasz naród i w ogóle, tylko słuchajcie, to jest fakt, bo jak spytacie się szczerze kogokolwiek, kto przyjedzie do Polski właśnie z Ameryki Łacińskiej na przykład, czy z Ameryki Północnej, Kanada, Stany Zjednoczone, czy nawet z Azji, bo w Azji też się tak ludzie raczej do siebie uśmiechają, w Turcji wydaje mi się, że nie do końca, to oni wam powiedzą, że naprawdę istnieje coś takiego jak Polish face. Że faktycznie jest tak, że jak się przyjeżdża do Polski, to ludzie mają takie kamienne twarze, że idziemy tymi ulicami i jest... Ja nie mówię, że to jest złe, czy to jest dobre, bo na przykład mi się wydaje, że u nas w Polsce jest tak, że może jesteśmy tacy troszeczkę twardsi z tej zewnętrznej warstwy, ale już jak się bliżej pozna Polaka, to można się z nim naprawdę bardzo dobrze zakumplować, zaprzyjaźnić, a z Amerykanami wydaje mi się, że jest właśnie tak, że ta jej zewnętrzna warstwa jest taka mięciutka, jest hey, how are you, how are you doing? I w ogóle można sobie z nim pochodzić na imprezę, pogadać o duperelach, a jeśli chodzi o jakieś głębsze relacje, takie przyjaźnie, to jest zdecydowanie ciężej, więc wszystko ma swoje wady i zalety, moi drodzy, ale Polish face jest faktem. Jeżeli znacie kogoś zagraniczny właśnie z tamtych regionów, na tyle dobrze, żeby wam o tym opowiedział, jeśli był i mieszkał w Polsce, to wam praktycznie każdy potwierdzi, że faktycznie jest coś takiego. Koniec tego gadania, bo jak widzicie,
Zaczęło się nam teraz robić troszeczkę pod górę. Thank you so much. I ty. Thank you very much. Dobra, jeszcze jedno tylko powiem. I możecie mi teraz pisać, że to jest takie sztuczne, że oni mówią enjoy your day, how you doing, i w ogóle, że Amerykanie tacy straszni. Ale pamiętajcie na przykład, że tak samo w Meksyku też się ludzie was będą pytali na ulicy, como estas. To jest dokładnie to samo, co how you doing. I mało tego, u nas się mówi siema. A z czego pochodzi siema? Pełna wersja, jak się masz. Czyli dokładnie to samo, how you doing. Tylko, że u nas tak się przyjęło, że jak ktoś ci powie siema, to odpowiadasz siema. Czyli jest takie hey, how you doing. Oh, hey, how you doing. Co też się swoją drogą zdarza w Stanach Zjednoczonych. Ale upał, w ogóle wiatru nie ma. Koniec. Kłamałem z tym końcem, bo odpaliłem kamerę poprzednio, bo chciałem coś powiedzieć, a ja się znowu zagubiłem w swoich myślach. Chciałem powiedzieć to, że niezależnie od tego, jak to jest szczere i w ogóle, to prawda jest taka, że z mojego doświadczenia wynika, że zdecydowanie przyjemniej się żyje w miejscu i w kraju, gdzie każdy się do ciebie uśmiecha, niż gdzie każdy po prostu idzie i ma takie... Ale to są oczywiście, słuchajcie, uwarunkowania kulturowe, to na to wszystko moim zdaniem ma wpływ pogoda, jaka jest w danym kraju, regionie i tak dalej, więc chodzi mi o to, że Polish face jest faktem, moi drodzy. I wcale nie mówię, że to jest źle czy dobrze, jest po prostu inaczej. Poszliśmy za kolejną górę, troszeczkę się teraz zmienił widoczek. Mamy tutaj mały strumyk. Tak się zastanawiam, chyba polecę Misza Style sobie uzupełnię wodę, bo mam jeszcze jedną butelkę, ale to i tak chyba trochę za mało. No Misza, jeśli jakimś cudem będziesz to oglądał, a wiem, że YouTube'a za bardzo nie oglądasz, to będziesz ze mnie dumny. Chociaż tak chyba nie do końca, bo i tak będę używał jakiegoś filtra do tego. Dzisiaj was będę katował widoczkami od lewej do prawej. Zobaczcie, tutaj sobie rzeka płynie pomiędzy górami. A my co? Ciśniemy dalej. Trochę kwiatków wam też pokażę. Tutaj żółte, tutaj sobie rosną jakieś fioletowe. Zobaczcie, jakie fajne miejsce sobie na przerwę znaleźliśmy. Proszę bardzo, typowo instagramowy kadr. Buty trekkingowe, skarpetki w myszkę Miki i góry. Właśnie miałem powiedzieć, że coś za dużo zwierząt tutaj na szlaku nie spotykamy. A zobaczcie, sarenka sobie chilluje w cieniu. I w ogóle jakoś za bardzo naszą obecnością się nie przejmuje. Ale dobra, nie przeszkadzamy jej, idziemy dalej. Nowy widoczek. Tym razem z większą ilością drzew. A po drugiej stronie kamienie. No ja to kondycyjnie... Plus oczywiście jeszcze kręcę vloga, ale troszeczkę odstaję od Natana. Powiem wam szczerze, że już dawno go nie widziałem. Tu jest jakaś grupa, ale to nie jest moja ekipa. Dobra, mam go. Tam pomiędzy drzewami jest. Ja nigdy w swoim życiu nie byłem jakoś bardzo wysportowany, ani nie miałem super kondycji, ale no nie oszukujmy się. Ta ostatnia wyprawa po Meksyku, teraz jeszcze Stany głównie samochodem, plus fast foody, no nie pomogło to za bardzo. Swoją drogą już zauważyłem, że mi się troszeczkę brzuch zaczyna robić, odkąd jestem w Stanach, więc też trzeba będzie się przypilnować może troszeczkę z tą dietą. Chociaż teraz gadam głupotę, a jak przyjdzie to co do czego, to i tak będę jadł burgery. Żeby nie było, że kolejny vlog gadającej głowy, to macie jeszcze więcej kwiatków tutaj. O, zobaczcie, czerwonych jeszcze dzisiaj nie oglądaliśmy chyba. Zobaczcie, Natan kolega jednak poczekał na mnie. No nie mogłem go tak zostawić. Wchodzimy teraz w las i jak zobaczycie sobie tamtą chatkę, ona jest tutaj na kamerze, to jest właśnie skrzyżowanie, na którym kończy się ten szlak i od tego miejsca będziemy szli jeszcze z powrotem tam do ulicy, a później autostopem. Taki jest plan w każdym razie. Wygląda na to, że zrobiliśmy już prawie 11 km, ale chyba sobie dołożymy dodatkowy kilometr, bo tam jest niby jakiś
punkcik widokowy. No trasa taka mocno kamienista. W sumie to lubię ten dźwięk kamieni chroboczących pod nogami. Podejrzewam, że te wszystkie niedźwiadki to sobie siedzą tam gdzieś bliżej wody, bo tam pewnie łatwiej polować, czy to na ryby, czy inne zwierzęta, które się poją. A tam nie wiem, czy zobaczycie, jak się odbija słońce w tym momencie od lodu, który chyba topnieje tam. Troszeczkę na górze widać takie zacieki. Fajnie to wygląda. Swoją drogą to jest niesamowite, co? Temperatura podchodzi pod 30 stopni. Ten śnieg / lód jest w nasłonecznionym miejscu przez większość dni i to się nadal trzyma od zimy. No powiem wam, że to jest zdecydowanie najcięższy element tego szlaku. Zobaczcie, to jest ten szlak, którym przed chwilą szliśmy, jak on jest teraz daleko. A przyznam wam szczerze, że to jest ten fragment trasy, który mnie przerasta, bo dosłownie co 5 minut proszę Natana, żebyśmy zrobili przerwę, bo no nie daje rady. Kurde, aż się zastanawiam, czy te jutrzejsze trasy nie będzie tak, że ja sobie posiedzę w wanie, poedytuję vlogi, jak tam będzie śmigał cały dzień. Jeżeli to ma być tak jak teraz, to autentycznie nie dam rady. Co ty gadasz, człowieku? W sensie na opartego dałbym radę, gdybyśmy mieli to poświęcać cały dzień i tak dalej, ale to byłoby bardzo, bardzo powolne, więc zobaczymy, a na razie oj, jest grubo. Mam nadzieję, że ten widok z samej góry będzie tego warty. A few moments later. O kurwa. Ty, to jest zamarznięta woda? O ja pier... Jaki widok. Jak dobrze pójdzie, to jutro hajkiem dojdziemy do drugiej strony. I bacje tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają. Wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski. Nie wiadomo, co się tam dzieje. Firany się u mnie bujają. Żyrandol się trzęsie. A uwagi to nie daj Boże zwrócić. Takie tam towarzystwo. Nie wiem, dlaczego to powiedziałem, ale... Wow. No słuchajcie, to jest autentycznie zamarznięte jezioro. Widzę, jak się odbija słońce po prostu od tego. To jest bez kitu lód. Naprawdę świetnie to wygląda. Wieje takie zimne powietrze, no i tym bardziej, że właśnie jest prawie 30 stopni, więc widok takich ilości śniegu i zamarzniętego jeziorka, po prostu wow. I ostatnie spojrzenie. Musimy uciekać, bo jest już 5:20. Przed nami oceniamy, że jeszcze co najmniej chyba za 3 godziny, co? No, nie będzie. A musimy jeszcze jakoś złapać stopa, dojechać do samochodu, a później jeszcze jechać godzinę do obozu. Więc znowu pewnie wrócimy 10:11. Tak to właśnie jest z tymi naszymi hajkami. Tam idzie ta trasa, którą szliśmy wcześniej, więc my się w ogóle cofnęliśmy. A one się łączą gdzieś tam daleko za tą górą dopiero. Zobaczcie, tutaj mamy całkiem dobrą widoczność. Ja nie wiem, czy odda to aparat, ale nad nami w tym momencie jest taka ciemna, tylko nie czarna, tylko brązowa chmura. Wygląda dosłownie, jakby po prostu gdzieś coś się tutaj paliło. I to był taki bardzo mocno rozrzedzony dym, ale jest po prostu ogromne. Zaczyna się tutaj, aż kolory widzę inaczej. Jest takie dużo... bardziej żółte, brązowe właśnie przez to, że zasłoniło słońce w tym momencie. Widzicie chyba tutaj, co? Widzę buzie! Buzie widzę w tym tęczu! Taki kształt, tak jakby właśnie gdzieś z tamtych regionów coś się paliło czy coś, ale nie czuć dymu. Ja wszystko widzę na pomarańczowo-brązowo. Bez kitu, ale jaja, co? Mi się to kojarzy takie klimaty z Azją południowo-wschodnią. Mówię, nawet słońce już nie radzi. No. Słuchajcie, oczywiście z moimi przerwami godzina 45 nam to zajęło. Bez kitu czuć delikatnie dym. To jakiś całkiem spory pożar musi być w okolicy. Zobaczcie, sarenka sobie chilluje. Liże sobie dupę. I ona jest kompletnie w dupie. Zobaczcie, ile ona do mnie jest, 2 metry chyba. Piękne zwierzę. Dobra, już idę. Nie będziemy ci zawracali dupy. Wybaczcie, że się obraz chyba trochę trzęsie, a trzęsą mi się nogi od tego schodzenia. Zobaczcie, jaka tutaj jest polanka. I teraz tak sobie myślę, ile ludzi ta sarna już musiała widzieć w swoim życiu, że wie, że my nie jesteśmy dla niej żadnym zagrożeniem. Przynajmniej nas potraktowała całkowicie jak powietrze, jakby nas tam nie było. Wygląda na to, że mamy przed sobą teraz 6,4 km w dół. A najpierw idziemy zobaczyć tą chatkę. Aż ciężko uwierzyć, że przed chwilą byliśmy o tam na szczycie. A jak tak się nad tym zastanawiam, skąd my dzisiaj zaczęliśmy, to mi się wydaje, że tutaj z tamtych okolic mniej więcej, gdzieś za tą górą chyba. Albo jeszcze dalej. Wygląda całkiem spoko. I czuję nawet jakieś jedzenie, myślę, że to jest jakaś restauracja. Jest, to znaczy nie wiem czy dla nas, ale dla tych, co tu mieszkają, na pewno. I da się spytać. Zobaczcie tutaj, jakie patenty antywłamaniowe. Gwoździe powbijane w okna.
mają jakieś żarcie, ale wygląda na to, że to jest dla grup zorganizowanych, które sobie coś tam wcześniej wykupiły. Więc my będziemy żarli batoniki. No to teraz szybka przekąska z takim widoczkiem. Teraz jeszcze jak się coraz bardziej przejaśnia, im bardziej się zmaga wiatr, to ten widoczek się robi coraz lepszy. Jeszcze te kwiatki tutaj macie, żeby nie było. A teraz przed nami... Jezu, co mnie wystraszyło z tych krzaków. Teraz przed nami jakieś 6 km w dół. Trzymajcie kciuki, żebyśmy ogarnęli temat. Po przeczytaniu tych wszystkich broszurek stwierdzam, że jeżeli mielibyśmy się gdzieś łapać z niedźwiedziem, to podejrzewam, że właśnie w takim miejscu jak to. I to na dodatek z taką dosyć słabą widocznością przez te drzewa. Więc teraz masz powód, żeby się drzeć. Spójrzcie na te drzewa. One wyglądają dosłownie jakby tak się przytuliły. Zawinęły się same w siebie i dopiero wtedy uschły. Zobaczcie, widać drogę. Właśnie biały samochód nią przejeżdża. Ten zakręt to jest koniec. Aha, czyli my musimy jeszcze przejść, słuchajcie, tak i tam pewnie będzie tak to szło, bo właśnie tam, gdzie przed chwilą był ten biały samochód, jest parking, na którym kończymy ten szlak. Jest już godzina 19. Dobrze, że słońce jeszcze wysoko. Oj, powiem wam szczerze, że już zaczynam powoli wymiękać. Nawet nie chodzi tutaj o kondycję, ale o to, że po prostu tak mnie stopy i kostki bolą. No to już jest prawie ile? Obstałem, że około 18-19 km dzisiaj zrobiliśmy w różnym terenie, że najchętniej to już bym się po prostu położył i poszedł spać. Ale wiecie, co tak sobie rozkminiam? Że skoro to jest jedyna droga, ta, z której przeszliśmy i ta, którą teraz idziemy, to są jedyne drogi prowadzące do tego noclegu, to jak oni tam wszystko zaopatrują właśnie w jakieś żarcie, wody i tak dalej. Ciekaw jestem, czy to są właśnie jakieś konie, które może idą tą trasą, czy bardziej po amerykańsku to robią i może helikopterem przywożą zapasy, bo w sumie... Jak myślisz? Jak na każdym innym schronisku. Czyli? Ten powiew noszą. Myślisz, że Amerykanie nie wlatują helikopterem? Nie. I ogień? Nie. To jest park narodowy i raczej latanie helikopterem jest tu ograniczone. Pewnie i masz rację, no. A jakoś tak fajnie w moim wyobrażeniu to wyglądało, że przywożą zapasy. Że przywożą zapasy i pracowników helikopterem. Ci pracownicy tam biedni siedzą po kilka miesięcy. Lepiej jakby Kesza też przywieźli. No powiem ci, że mogliby mnie teraz zwieść tym helikopterem, no. Dobrze, że jest ten znak, bo pewnie byśmy poszli dołem, byśmy się zdziwili. A to trzeba w górę. Jestem już po prostu mega padnięty. Mam nadzieję, że uda się tego stopa w miarę szybko złapać. Zobaczcie, jaki znaczek właśnie trafiliśmy. No i my oczywiście szliśmy stąd. I idziemy tam. Więc jak już jesteśmy za znaczkiem, to jesteśmy bezpieczni. Jeszcze moglibyśmy tak z 5 minut zrobić, co? Tak. Marzę o tym. Chodź, wracamy na górę. Słuchajcie, udało się. Jesteśmy. Jest godzina 7:49. Teraz tylko mieć nadzieję, że ktoś nas weźmie na górę te 20-30 minut. Hey, are you guys... Oh, you're full. Are you going up by any chance? Nope. To Logan Pass? Nope. We're still going down. Alright, thank you. No dobra, to się teraz zacznie prawdziwa przygoda, moi drodzy. Bo o tej godzinie, jak widzicie, większość ludzi to już jedzie w dół. Rozdzieliliśmy się, Nathan bierze dół, ja biorę górę. Dobra, teraz tylko żeby tak zagadać, żeby nikogo nie przestraszyć. I was wondering, are you going up by any chance to Logan Pass? I am. Could you take one of us or both of us, because we have our car there? Może nie wrócę, hello. Dobra. No to słuchajcie, udało się. Facet miał naprawdę mega bałagan w samochodzie i nie chciał tak na początku nas wziąć, bo mówi, że no kurde, no nie pomieścimy się i w ogóle wstyd, że taki burdel. Ale powiedziałem mu, że jak nas nie weźmie, a i tak tam jedzie, to będziemy w gorszej sytuacji, jak słońce zajdzie. Więc super. Teraz, jak dobrze pójdzie, to za jakieś 40, może 50 minut Nathan powinien wrócić tutaj, więc ja sobie po prostu poleżę na murku. Albo i sobie nie poleżę na murku, bo jest oblegany przez mrówki. Na tym etapie mojego zmęczenia to mogę już nawet leżeć na chodniku. Mam to w dupie. Ponad 20 km, moi drodzy. Ciszej tam. To był naprawdę bardzo hardkorowy dzień. Idę chyba spać. Ale dzień był naprawdę, naprawdę spoko. Nie chce mi się nawet wstawać po to, żeby aparat wyłączyć, wiecie? Wiecie, o czym sobie myślę? Że jutro chyba sobie odpuszczę te hajki. W sensie, na ten to na pewno będzie chciał iść, ale to jest chyba ponad moje
siłę, bo ja po prostu dosłownie tak mnie bolą stopy, że nie mogę nimi ruszać. Jeszcze z tymi moimi wszystkimi platfusami i haluksami i nie wiadomo czym, to jest jakaś masakra. Ale było dzisiaj naprawdę grubo. O, ludzie robią zdjęcia. Czyżby zachód słońca? Czuję się trochę oszukany, bo wstałem, specjalnie założyłem buty i się okazuje, że jeszcze nie ma zachodu. No zobaczymy, jak to będzie jutro, ale cały czas z tyłu głowy mam to, że mam jeszcze od cholery roboty. Jeżeli miałbym odstawić jutro coś podobnego, a prawdopodobnie nawet cięższego, to ja nie wiem po prostu, czy dałbym radę. Ale jeszcze zobaczymy, jak się będę czuł jutro. No halo, gdzie ten Nathan? Wygląda na to, że się załapiemy na timelapsik z zachodu słońca. Dobra, koniec tych zachodów. Zobaczcie sobie jeszcze, jakie Montana ma fajne tablice rejestracyjne. Wersja numer 1, wersja numer 2. A my wsiadamy do naszego dzika i ciśniemy. Ej, tu jeszcze jakie fajne blachy z niedźwiedziem. Też Montana. A jak hike się podobał? Tak jak już mówiłem wcześniej, tylko Cash zapomniał włączyć nagrywania. Hike był fascynujący i oby takich więcej. Słuchajcie, moi drodzy. Jest, już dochodzi godzina 21. Generalnie plan na dzisiaj jest taki, żeby posiedzieć sobie przy ognisku, zjeść coś, wziąć gorący prysznic i co? I tyle. Widzimy się jutro. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlogasek wam się podobał. Zobaczymy, co będzie jutro, bo z moją kondycją to coś czuję, że mogę wymigać się od jutrzejszego hajka. Tu chodzi o to, że mam od cholery roboty, stary. Przecież ja za chwilę będę edytował vloga numer 12 chyba, stary, a to jest vlog numer 20. Tu nie chodzi o to, że ja nie mam siły, tu chodzi o to, że ja mam pracę. Dobra, dobra. Od tego jest pojutrze, który miał być dniem wolny. Słuchajcie, no zobaczymy, jak wyjdzie. Na razie, moi drodzy, trzymajcie się, cześć. Hello. Siema mordeczki, to znowu ja. Oryginalnie plan był taki, żeby zrobić wam outro z naszego posiedzenia przy ognisku, ale po prostu mijaliśmy teraz taki widoczek, że postanowiliśmy, że się zatrzymamy, posiedzimy chwilę i wydaje mi się, że to będzie fajniejszy widok dla was na ostatnie sekundy tego vloga. Przypomnę jeszcze tylko, że jest godzina 21:30.